Witam serdecznie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo wydanie specjalne Telewizji Republika, a my od razu łączymy się z Sejmem. W Sejmie jest Paweł Bloch, który czeka na zakończenie spotkania Szymona Hołowni, marszałka Sejmu. Co dzieje się i kto przede wszystkim rozmawia z marszałkiem Sejmu? Witam serdecznie. Za moimi plecami jest sekretariat marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Trwa prezydium Sejmu, które najprawdopodobniej odwoła tego tygodniowe posiedzenie Sejmu. Taki krok marszałka Sejmu Szymona Hołowni pokazuje lęk, strach. To, że Szymon Hołownia nagle, dzień przed wznowieniem posiedzenia Sejmu się wycofuje, przestraszył się najprawdopodobniej, ponieważ zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik, których Szymon Hołownia nielegalnie wygasił mandaty, tak orzekł Sąd Najwyższy w zeszłym tygodniu, że te mandaty zostały nielegalnie wygaszone. Obaj ci politycy zapowiadali, że przyjdą do Sejmu, że będą normalnie debatowali, głosowali, że cały czas są posłami, że chroni ich immunitet. Wczoraj Szymon Hołownia odbył szereg spotkań, między innymi z ministrem sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, ale wreszcie z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj nagle pojawiła się informacja, że najprawdopodobniej posiedzenie Sejmu zostanie w tym tygodniu wycofane. Jest to wybieg, aby uniknąć dantejskich scen, do jakich mogło dojść jutro. Chmurze, z jakim komentarzem marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który bezprawnie, zdaniem Sądu Najwyższego, wygasił mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wchodził na spotkanie prezydium Sejmu. Czy padły z jego ust jakiekolwiek komentarze, cokolwiek powiedział? Cały czas na te komentarze czekamy. Stoimy przed drzwiami. Lada chwila Szymon Hołownia. Miejmy nadzieję, że wyjdzie i nam powie, wytłumaczy swoje działanie. Więc cały czas na ten komentarz czekamy. Jest obecnie w Sejmie. Czy w kuluarach pojawiają się opinie na temat tego, co może powiedzieć marszałek Hołownia po zakończeniu trwającego prezydium Sejmu? Politycy mówią o wybiegu, o tym, że Szymon Hołownia próbuje jakoś umalować tę trudną sytuację, ten impas, w którym znalazł się Sejm, jak i nasze państwo, na skutek jego decyzji, na skutek tego, że między innymi spotykał się z panem Prusinowskim z Sądu Najwyższego i próbował ominąć oficjalną ścieżkę odwołania się do Sądu Najwyższego. Sejm też zajmuje się oczywiście komisją śledczą do badania wyborów prezydenckich z roku 2020, ale my cały czas czekamy na Szymona Hołownię. No, w takim razie czekamy na marszałka Sejmu, czekamy na jego komentarz między innymi w sprawie tego, co ustaliło prezydium Sejmu. Będziemy się jeszcze łączyć z Pawłem Błochem, a my tymczasem będziemy za chwilę komentować to, co obecnie się dzieje. Decyzja o wygaszeniu mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zdaniem Sądu Najwyższego, była decyzją bezprawną. Mimo to podjęto, Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście podjął decyzję o tym, aby zatrzymać obydwu posłów, bo zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego cały czas Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są posłami, aby doprowadzić ich do zakładu karnego. Z nieoficjalnych naszych informacji wynika, że policja próbowała zatrzymać Macieja Wąsika dzisiaj około godziny 10. To zresztą już w Telewizji Republika mogli Państwo widzieć. A tymczasem obrazki z Sejmu to właśnie za tymi drzwiami trwają obecnie rozmowy członków prezydium Sejmu, oczywiście z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, który jak widać ma dzisiaj bardzo poważny problem. A my o tym, co obecnie się dzieje, będziemy rozmawiali z moim i Państwa gościem, dr Krzysztof Karnkowski, socjolog. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie doktorze, obserwuje pan to, co dzieje się obecnie na naszej scenie politycznej. Ten gigantyczny, bulwersujący skandal związany z wygaszeniem mandatów dwójki posłów Prawa i Sprawiedliwości, byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefów i
współtwórców tej instytucji, która ściga od połowy 2006 roku korupcję w Polsce. Jakie znaczenie może mieć ta bezprawna decyzja marszałka Sejmu Szymona Hołowni i to, co wczoraj stało się w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście, czyli decyzja o doprowadzeniu obydwu polityków do zakładu karnego? To jest jedna wielka manifestacja bezprawia, dlatego że mamy oczywiście ułaskawienie prezydenta, mamy decyzję Sądu Najwyższego i mamy decyzję Sądu Rejonowego, który jest poniżej Sądu Najwyższego, który po prostu podejmuje, nie patrząc na jakiekolwiek inne prawa, przepisy, decyzje, własną decyzję motywowaną jednoznacznie politycznie. Sędzia, który jest jednoznacznie afiliowany politycznie, który nie ukrywa swoich poglądów, który w mediach społecznościowych lajkuje strony w rodzaju ruch wyrzucenia, powiedzmy, na użytek telewizji PiS w kosmos, Sef z Buraka i tak dalej. No to jest człowiek, który po prostu swoje poglądy polityczne realizuje w sądzie, w którym wydaje wyroki, czyli te wyroki to są tak naprawdę decyzje polityczne. Sędzia, polityk, sędzia w roli partyjnego funkcjonariusza po prostu. No, pokazuje to niestety, że Polska nie jest w żadnym stopniu państwem prawa. To samo, co spotyka posłów, może w każdej chwili spotkać każdego z nas. Więc jest to na pewno wydarzenie przełomowe i jest to wydarzenie bardzo ponure w naszej historii. Ale panie doktorze, ale to, co najbardziej jest szokujące, oprócz oczywiście tego złamania prawa, to, że jeszcze miesiąc temu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli de facto nadzorcami służb specjalnych, kierowali i nadzorowali policję, tą samą policję, która dzisiaj próbowała zatrzymać jednego z nich, Macieja Wąsika. Jak w takim razie w ogóle to komentować? No, przecież to są osoby, które jeszcze do niedawna dbały o nasze bezpieczeństwo, chociażby patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ich wiedza i kompetencje, jakie posiadają, no są ogromne. Jak to dzisiaj w kontekście tej skandalicznej decyzji czytać? No więc myślę, że w jakimś stopniu właśnie za to spotyka ich teraz kara, dlatego że nowa władza, której twarzą jest w tej sprawie pan marszałek Hołownia, to jest niestety nie jest zainteresowana naszym bezpieczeństwem i myślę, że ona właśnie tego między innymi zarówno walki z korupcją, jak i ochrony bezpieczeństwa Polski i Polaków nie jest w stanie Kamińskiemu i Wąsikowi wybaczyć. No. Tu widzieliśmy zdjęcia z dzisiejszej nominacji dla dwójki współpracowników Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna, nominacji na doradców prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa powołała ich na te właśnie stanowiska. Zresztą w tej uroczystości obydwaj byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego brali udział. No i pytanie, jakie się pojawia, na które zresztą ja też dzisiaj starałem się co nieco odpowiedzieć w Gazecie Polskiej codziennie, jak dzisiaj oceniać tą próbę wywarcia presji na prezydenta RP Andrzeja Dudę, który już z jednej strony przecież ułaskawił obydwu polityków PiS-u. Dlaczego tak bardzo zależy koalicji 13 grudnia, przedstawicielom tej koalicji i tym, którzy sprzyjają tej koalicji, na tym, aby głowa państwa jeszcze raz użyła prawa łaski? Mimo że ona już zgodnie z opinią prawników to prawo łaski powinno obowiązywać. Chodzi o złamanie prezydenta po prostu. No, na tej drodze demontażu państwa polskiego, którą obserwujemy, prezydent, niezależnie od tego, jak oceniać jego rozmaite wcześniejsze decyzje, choćby dotyczące wymiaru sprawiedliwości, jest ostatnią poważną przeszkodą, poza oczywiście opinią publiczną. Więc teraz chodzi o to, żeby prezydenta upokorzyć, zmusić go do wycofania się z wcześniejszych słów i wymusić na nim takie działanie, które oczywiście byłoby dobre z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, natomiast na pewno byłoby takim bardzo dużym przyznaniem się prezydenta, że on musi grać tak, jak mu pozwala druga strona, więc ja nie wiem, jak prezydent się w tej sprawie zachowa.
No właśnie, jak się zachowa, to jest pytanie, na które pewnie poznamy odpowiedź, chociaż dotychczas Kancelaria Prezydenta cały czas konsekwentnie twierdzi, że ułaskawienie obowiązuje, tak zresztą patrząc na konstytucję, która bardzo jasno i konkretnie tą prerogatywę prezydentowi daje, to ułaskawienie nie jest w żaden sposób ograniczone, mimo to próbuje się tą właśnie bardzo istotną kompetencję głowy państwa ograniczać, ale ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo oczywiście ułaskawienie to jest to, o czym, co jest fundamentem tej całej sprawy, co niektórzy przedstawiciele i sprzyjający koalicji 13 grudnia nie chcą pamiętać, ale jest jeszcze wątek dotyczący orzekania, orzeczenia wczorajszego sędziego właśnie Tomasza Trębickiego. To jest ten sędzia, który podpisał wniosek o zatrzymanie i osadzenie w areszcie, w zakładzie karnym, przepraszam, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i okazuje się, że ta decyzja została wydana bez wglądu w akta. Jak pan to ocenia? No, jak powiedziałem, sędzia tutaj po prostu jest przedłużeniem partii politycznej i on to po prostu wykonuje polecenie, nawet jeżeli to nie zostało wydane, to on po prostu doskonale wie, jaka decyzja jest po nim oczekiwana. On od strony merytorycznej, z tego punktu widzenia, nie potrzebuje żadnych akt, ponieważ on wie, jaki ma wydać wyrok, jakie jest wobec niego oczekiwanie i to oczekiwanie tą usługę realizuje. Natomiast jest pytanie, ja nie jestem prawnikiem, więc nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej, czy w ogóle w takiej sytuacji taki wyrok nie powinien zostać podważony. To jest pytanie do prawników. To w takim razie ostatnia kwestia, kwestia tego, co dzisiaj zdecydowało TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał za niedopuszczalne pytania prejudycjalne dotyczące procedury powołania sędziów sądów powszechnych w Polsce, czyli w skrócie chodzi o to, że TSUE nie ma prawa ingerować w ustrój sądownictwa oraz funkcjonowanie konstytucyjnych organów Polski. To jest przełomowe orzeczenie dla tej sytuacji, która obecnie ma miejsce. Jakie w pana ocenie to będzie miało konsekwencje dla tego, co dzisiaj się dzieje i jak poważny przede wszystkim stwarza to problem dla tych bezprawnych, zdaniem Sądu Najwyższego, działań Szymona Hołowni? Znaczy, niestety trzeba zauważyć, że nasi sędziowie i nasi politycy bardzo często fałszują myśl decyzji TSUE, dlatego że chociażby wcześniej też nie było przecież decyzji kwestionujących status Izby, chociażby Sądu Najwyższego, a to się pojawiało w wypowiedziach. Ta publicystyka w ogóle nie uwzględnia tego, co w tych wyrokach TSUE jest faktycznie. Tutaj powołuje się przede wszystkim na profesora Zaradkiewicza, który o tym bardzo dużo pisze, więc obawiam się, że ponieważ to jest nie po myśli tych środowisk, więc one po prostu tego dzisiejszego wyroku, tej dzisiejszej decyzji TSUE nie zauważą. Natomiast to jest mocny argument dla strony konserwatywnej, która po prostu zyskuje w tym momencie ten argument, że TSUE wcale nie odmawia prawa sędziom i być może to jest ostatni taki moment, żeby uratować już nie posłów, tylko Polaków przed chaosem wynikającym z unieważniania decyzji kolejnych sądów i sędziów. I tu stawiamy przecinek. Moim państwa gościem był dr Krzysztof Kantkowski, socjolog. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. My cały czas czekamy na konferencję marszałka Sejmu Szymona Hołowni, a tymczasem łączymy się z kolejnym... A przepraszam, zanim rozmowa, to chwila przerwy, wracamy za moment.